Będziemy poprowadzony, jestem Kornel Koszela. Część z was mnie zna, część z was mnie nie zna. Od paru ładnych lat piszę w Pythonie, korzystam z tego języka praktycznie codziennie. No i jest to naprawdę język, który ma bardzo dużo możliwości, bardzo dużo funkcji i no nawet już sam czysty Python z pozoru jest bardzo prosty. No i faktycznie no po prostu bardzo przyjemnie się z niego korzysta. Pisanie w Pythonie to jest jak pisanie po angielsku. Tylko wciąż on ma bardzo dużo rzeczy, które ułatwiają codzienną pracę i ułatwiają korzystanie z tego języka, chociaż nie aż tak często są one wykorzystywane przez inne osoby. No, chociażby to ze względu na to, że to są takie trochę mniej popularne rzeczy. I dzisiaj chciałbym poruszyć rzeczy, które mogą wam się przydać i są bardzo, bardzo wygodne. Nie tyle to skomplikowane, co wygodne. I pewnie część z tego będziecie już wiedzieć, część z tego jeszcze nie, jeżeli korzystacie z tego języka codziennie. Tak z góry jeszcze bym prosił o wymiutowanie się, jeżeli nie mówicie, to nam pozwoli uniknąć właśnie jakiegoś tam szeleszczenia czy klikania w klawiaturę. Okej, dobrze. Także tak, to jest to, o czym tutaj będziemy mówić. Wszystkie tam rzeczy macie w linku w sali. Pytania, uwagi piszcie tam w tekstowo, będę na nie odpowiadać na bieżąco, ewentualnie jeżeli będę musiał coś stwierdzić, że to pytanie zostanie potem odpowiedziane, to po prostu na chwilę to spauzujemy i rzucimy w to pineskę, ale wszystkie pytania, które tam do mnie rzucicie, postaram się na nie odpowiedzieć. Okej. Także zaczniemy na razie od typów. Czy to nie są do końca typy, ale to są fajne rozszerzenia do Pythona, z których nie każdy korzysta, no, ale są. I są w podstawowej wersji Pythona. Tutaj w folderze types jest plik template string, na którym można zobaczyć sposób, w jaki tam przeważnie sobie tworzymy stringi. No i przeważnie to wystarcza, tak? Czyli potrzebujemy sobie wpisać jakiś tam string, to robimy sobie jakąś tam jeden string, czasami dodajemy plusa, czasami korzystamy z formata. I to nam w większości zdecydowanie przypadków powinno wystarczyć na dobrą sprawę. Ale co jeżeli chcemy... Odpalę może sobie ten program. Pokazuje nam tutaj co chcieliśmy, tak, czyli test 2, print 1, 2. No i w przypadku jakichś tam małych stringów, tam jednolinijkowców, fajnie jest korzystać z tego prosto dodawania, bo to jest ładne i przejrzyste. W przypadku trochę większej ilości zmiennych, które tam może dodawanie byłoby po prostu już zbyt czasochłonne, korzystamy z tego naszego z opcji format do stringa. Ale jest jeszcze trzecia opcja, która się sprawdza w przypadku dłuższych tekstów. Jest to są template'y. Template'y mamy tutaj w stringu. Możemy z tego korzystać po prostu importując sobie template ze string. Nie jestem do końca pewien, w której wersji Pythona zostało to wprowadzone, ale w miarę wcześnie. Dzięki temu możemy sobie zrobić coś takiego. Możemy sobie wziąć ten nasz template. Jeżeli musimy go wykorzystać kilkanaście razy, to jest już w ogóle super przydatne. I skorzystać z funkcji, z metody substitute, w której możemy sobie zdefiniować, co tam chcemy wpakować. Czyli tutaj mamy, przerabiamy teraz title z author. Czyli w substitute sobie wpisujemy title equals, no tam. Zapisujemy sobie to. Może jeszcze to wyprintujemy od razu. I teraz, jak widzicie, tak na dobrą sprawę nic się nie zmieniło.
i nie potrzebowalibyśmy w ogóle z tego korzystać, no bo można było wtedy sobie po prostu zrzucić format. No ale jeżeli to będziemy z tego korzystać kilkanaście razy, no to warto może pomyśleć o tym, żeby wrzucić taką templatkę i potem z niej po prostu później nie musieć za każdym razem rozpisywać tekstu, jak to byśmy musieli w przypadku funkcji format. Ale to, co tak naprawdę daje tej metodzie i temu tej templatce bardzo dużo, o wiele większą giętkość niż samo właśnie to format, to możliwość wczytywania słowników jako po prostu danych do templatki. Czyli w tym przypadku możemy sobie zrobić słownik, który będzie zawierać słownik nazwany data, w którym będziemy mieli swojego autor, będziemy mogli swój wpisać, co tam będziemy mieli. Kolejność oczywiście nie ma znaczenia. Tutaj mamy naszą strukturkę i możemy sobie zrobić string czwarty i to będzie template substitute i teraz po prostu podajemy mu słownik. Jeszcze trzeba wyprintować. I żeby nie krzyczał, rzucimy sobie jeszcze trochę w dół. I teraz jak sobie to wyprintujemy, no to widać bardzo ładnie, że cały czas jest to samo. Zalet tego chyba nie muszę już do końca, nie muszę już przedstawiać, ponieważ w przypadku dużych plików danych, no to może być bardzo przydatne. Już możemy to zmieniać w locie, możemy to sobie potem edytować, wykorzystywać kilkanaście razy i to zdecydowanie potem ułatwia właśnie pracę z stringami, które mamy jakiś duży string, który musimy wypełniać. Jest to no, ładniej wyglądające niż ten bardziej pythoniczne, niż po prostu korzystanie z format za każdym razem. Ok. Następnym takim mniej oczywistym typem, który chciałem wam pokazać, jest default dict. Wszyscy tutaj pewnie znają dicta, tak? Czyli słownik. I wiedzą, jak z niego korzystać, tak? Czyli mamy sobie jakiś tam słownik, możemy sobie podefiniować, już wykorzystaliśmy to wcześniej, także możemy sobie zdefiniować items, tak? Możemy sobie zdefiniować tam jakieś tam klucze i możemy przypisać do nich wartość. I ojeju, przepraszam, tutaj kotek już się zaczyna odzywać. I to jest bardzo fajne, ale ma swoje limity, ma swoje problemy. Konkretnie, jakbyśmy chcieli sobie teraz zrobić pętlę, która miałaby iterować po każdym przedmiocie, który tutaj się znajduje w tym naszej funkcji main i sobie zapisać to wszystko do plecaka, w którym przechowywalibyśmy nie, zamiast przechowywać wszystkie po kolei przedmioty, które są w liście, moglibyśmy sobie po prostu przechowywać przedmiot i jego ilość. No i jak to trzeba było zrobić ze zwykłym słownikiem? Tak, zaczynamy jakoś tam pętle for item in items i zaczynamy pisać, tak? Czyli backpack item plus równa się 1. No i teraz tylko że w tym przypadku to może być problem. Przepraszam, kot zaczyna mi wchodzić na klawiaturę. W tym przypadku może być problem, ponieważ jeżeli tutaj nie będzie żadnej listy, żadnego przedmiotu, jeżeli ten klucz nie będzie istniał, to jego wartość nie będzie znana. Nie będzie nawet znany jej typ, ponieważ typ ten może być jakikolwiek. Tutaj z pomocą przychodzi nam nasza wspaniała strukturka, czyli która się nazywa default dict. Bardzo ładnie nazwana i bardzo oczywiście. Jest to w miarę prosta w użyciu i bardzo przydatna, szczególnie w takich przypadkach. Możemy teraz sobie zamiast tego zrobić, tutaj, zamiast tego backpack, zamiast zwykłego dicta, czy tam seta, jeżeli tam byłyby pojedyncze wartości, to byłby set, jeżeli są dwukropki, to będzie dict, wiadomo. Robimy sobie coś takiego. Default dict. I teraz, co nam podpowiada tutaj
nasza dokumentacja do tego. Mówi, że jest wywoływany bez żadnego tam przedmiotu. Argumenty podawane to default factory. Czyli możemy sobie tutaj zdefiniować, czym mają być nasze wartości. W naszym przypadku to będą wartości w formie inta. Dzięki temu nie musimy tutaj wtedy przechwytywać żadnych dodatkowych danych, żadnych dodatkowych funkcji, nie musimy przechwytywać błędów i tak dalej, bo błędy nie będą występować, ponieważ nasz... Na propos, kocie! Ponieważ ten słownik już wie, że wartość dla niego standardowa to będzie integer, będzie to zawsze skonstruowane za pomocą integera, a integery w Pythonie zaczynają się tam podczas konstrukcji, tam defaultowo jest to 0. Czyli zaczynamy tutaj automatycznie od 0. No i jeżeli teraz sobie to uruchomimy, jeżeli sobie teraz to zrobimy, uruchomimy, czyli tam print backpack i Python default dict. Zobaczymy, że tutaj pokazuje nam się wtedy, że po pierwsze klasa tego i wszystkie nasze dane są ładnie automatycznie pokazywane w słowniku i są ładnie liczone. Może tak za demonstracji pokażę tutaj, co by się stało, gdybyśmy tutaj wywołali pojedynczego dicta, samego dicta. Proszę bardzo, złapiemy tutaj key error i musimy już pisać kolejne linijki kodu, które są zbędne, jeżeli właśnie skorzystamy z tego default dicta. Ok, mam nadzieję, że do tej pory wszystko jest jasne. Tutaj jakieś proste rzeczy, takie proste formułki jedziemy. Jeszcze innym typem, który jest taki, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bardzo przydatny, jest named tuple. Czym jest named tuple? Named tuple jest w najprostszym tego słowa znaczeniu klasą. Klasą, z której możemy korzystać z każdej innej, poza tym, że nie definimy do niej metod, ani w sumie niczego innego. Możemy sobie powiedzieć, że point, czyli tak, define point, to named tuple, podajemy mu tutaj teraz nazwę naszej klasy i jakie on ma przyjmować, jakie on ma mieć swoje własności. Tak, żeby już było pythonicznie. X i Y. Co ta funkcja tworzy tak naprawdę w najprostszym tego słowa znaczeniu klasę i zwraca ją. Ta klasa jest bardzo prosta, ale często może pomóc w czytelności kodu bez konieczności definiowania swoich klas i zadawania zbędnych linijek. Czyli tam możemy sobie powiedzieć, że point pierwszy to będzie point 20-30, czyli sobie zdefiniujemy go tutaj każdą inną klasę. Swoją drogą już tam ładnie wiadomo, interpreter już wie, że to jest jakaś klasa i pozwala nam sobie z niej korzystać. Param x minus 5, param 3,20. I teraz jak sobie możemy wyprintować to. Sobie uruchomimy. Ładnie printuje point x20, y30, x minus 5, y20. Czyli od razu gratis do tego dostajemy także możliwość prostego printowania naszej klasy, co ułatwi również potem sprawę z debugowaniem, czy po prostu ogólnie ułatwi po prostu życie nam bez konieczności tworzenia własnej klasy. I teraz w jaki sposób możemy się tego... możemy oczywiście tego normalnie odwoływać. P.x y,
I to będzie się zachowywać dokładnie tak samo, jakbyśmy sobie to napisali sami. Może jeszcze tam parę przykładów. Cyk. Czyli jednak nie do końca. Tutaj w przypadku naszych named tuple, no to jednak wciąż jest tuple. Tuple jest niemodyfikowalny, ale na szczęście da się to obejść i nie jest to zbyt trudne. W jaki sposób? Można po prostu podmienić sobie nasz obiekt. O tak. I wtedy nie musimy podawać jakiejś tam kolejnej rzeczy, kolejnej naszego Y, ponieważ Y po prostu zostanie przekopiowany z P1 i już zostanie tutaj. No, proszę, działa. Czyli to jest klasa, która jest niemodyfikowalna. Bardzo wygodna sprawa już podczas pisania, no i znowu wiadomo, pozwala nam uniknąć zbędnego kodu. A im mniej kodu w Pythonie, tym kod jest po prostu czytelniejszy. Warto zawsze trzymać się tego, żeby pliki w Pythonie nie miały zbyt dużo linijek, ponieważ no wiadomo, jak jest wiele linijek, to po prostu ciężko się przez to scrolluje, ciężko potem znaleźć błędy. Czy ten replace nie jest trochę nieładnym wyjściem w tym wypadku? Jest. Ponieważ no, tuple to z zasady to jest rzecz, której mamy nie modyfikować w trakcie działania programu. Kiedy zostanie on stworzony, to już nie powinien być zmieniany. Ale no wiadomo, nie powinien, ale można. Tak samo w teorii w Pythonie nie powinno się wstawiać tabów, tylko 4 spacje, ale można. Nie można tylko tego mieszać, to już w ogóle jest jakąś tam straszną rzeczą, co na szczęście zostało wyłączone z języka, ponieważ wcześniej to się spokojnie dało robić. To znowu jest rzecz, którą się nie powinno robić, ale się da i tylko chciałem pokazać. Oczywiście do tego jest parę innych tam różnych metod do wszystkiego, także jeżeli sobie rzucicie okiem na dokumentacji, to na pewno znajdziecie o wiele więcej informacji na ten temat. Dobrze. To tak w słowem wstępu było. Przejdziemy może teraz do czegoś, do iteratorów. Czym są iteratory? Iteratory to no, po prostu rzeczy, które pozwalają nam iterować po jakiejś tam zestawie danych. W przypadku Pythona iteratory są bardzo rozwinięte. No, wiadomo, że możemy sobie wziąć tam, ściągnąć po prostu for each, tak, i od razu działa, jest bardzo ładnie przejrzyste, ale można tego zrobić o wiele więcej, ponieważ for each to nie jest jedyny sposób iterowania po danych, który mamy. Na przykład Python zapewnia taką funkcję jak iter. Co ta funkcja robi? Ona tworzy nam obiekt iteratora. Obiekt iteratora z każdym wywołaniem na nim jakiejś funkcji może przyjmować nową wartość. Czyli w tym przypadku mamy jakiś iterator i. Możemy sobie teraz zawołać funkcję next, która możecie się domyśleć, co będzie robić. Zawołam ją sobie tam 4 razy. I odpalimy program. Aha, zaraz, bo muszę teraz. Iterspy. I cyk. Tego typu rzeczy mogą się przydać no w przypadku jakichś tam loopów, w których musimy skorzystać więcej niż jednego zestawu danych i może jeden zestaw danych niekoniecznie powinien zostać zachowany pomiędzy pętlami. To jest no, w przypadku przetwarzania danych to może być bardzo przydatne narzędzie. No ale oczywiście
jest ich, można to wykorzystać także inaczej. Na przykład iterator. Nie iterator. Możemy też także stworzyć za pomocą tych iteratorów inne rzeczy. Na przykład możemy iterować z naszym, odliczając sobie, na której iteracji jesteśmy. To pewnie znacie, bo wiadomo, każdy, kto pisał w C, w pewnym momencie po prostu chciał mieć, koniecznie musiał mieć swoją numer, jakiś tam indeks w tablicy. No i for item in days nam tego numeru nie zapewnia, zapewnia nam tylko sam obiekt. Na szczęście jest na to rozwiązanie. Jest taka funkcja, która się nazywa enumerate. Enumerate pozwala nam wygenerować iterator wraz z jego indeksem. Z czego indeks nie musi zaczynać od zera, ponieważ możemy sobie zdefiniować, tutaj wiadomo w dokumentacji, start default to zero, czyli standardowo, ale możemy się pobawić w MATLABa, powiedzieć, że zaczynam od jednego. Teraz sobie wyprintujemy to. Okej. Okay. I cyk. Teraz możemy sobie wyprintować całą naszą tablicę wraz z tym naszym iteratorem. No i w ten sposób możemy mieć trochę więcej danych na temat naszej tablicy, po której sobie, po naszym zestawie danych, po którym sobie iterujemy. No i co jeżeli na przykład mamy dwie tablice i chcemy iterować po obydwojgu tym samym loopem? No można to zrobić znowu tym iteratorem i po prostu wtedy odwoływać się do naszego indeksu tutaj za pomocą po prostu wykorzystając iterator jako indeks. Można też zrobić bardziej pythonicznie, czyli prościej lub trochę przekombinowanie w zależności od tego, z której strony się patrzy. Wykorzystując funkcję zip. Funkcja zip bierze dwie tablice, dwa zestawy danych i iteruje po obydwojgu z nich, zwracając nam dicta. I w jaki sposób to wygląda, to zaraz sobie zobaczycie. Ale należy o tym pamiętać, że jeżeli te dane nie są tej samej długości, zip będzie przycinał obydwa do krótszego zestawu danych. Czyli jak tutaj sobie wyprintujemy teraz day, możemy sobie poiterować i widać, że ładnie zwraca nam tutaj słownik. Czyli na dobrą sprawę możemy sobie zrobić day 0, nie słownik, tylko tupla, tak, tupla, przepraszam. I zrobić sobie jakieś tam proste tłumaczenie. I cyk, proszę bardzo. Teraz możemy, w razie jakbyśmy zapomnieli, możemy wiedzieć, jakie są skróty z angielskiego na polski. No i wiadomo, o wiele więcej tego się da robić. Możemy także sobie zdefiniować range tego typu rzeczy. Warto pamiętać, że same iteratory nie są listami. Po iteratorze, iterator jak sobie wyprintujemy, to nie dostaniemy wszystkich wartości, które tam on ma. Czemu? To się zaraz dowiemy. Ale jeżeli tutaj sobie... No, jest to dużo. O, proszę bardzo. On nie printuje tak naprawdę nic, tylko mówi, że to jest jakiś tam obiekt iteratora. Żeby cokolwiek printować, no to musimy mu zarzucić jakąś tam zachętę. No tak jak na przykład funkcja next. Proszę, zwraca nam tego tupla w postaci jeden sun, tak, czyli i dzień. Teraz
Co ciekawe, iteratory mogą przyjmować nie tylko dane jako no jako tam to wejście, ale też na przykład jakąś funkcję, która będzie generatorem dla naszych danych. Kiedy to może być przydatne? Na najprostszym przykładzie to będzie na przykład plik. Otworzymy sobie plik iter.txt, który mamy zapisany i wrzucony tutaj w trybie odczytu. W pliku iter.txt, to już może pozamykam, znajduje się prosty tekst. This is line 1, this is line 2, this is line 3 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z pomocą tego możemy sobie wziąć i otworzyć ten plik, tak? Czyli with file as file. Po wykonaniu tego, co tutaj się stanie w with, plik zostanie zamknięty, nie musi się już o niego martwić. Weźmy sobie for line in. I teraz wykorzystamy iterator fpreadline, który jest normalnie funkcją. Ale przekazujemy sobie do tego iteratora funkcję i możemy z niej normalnie korzystać. Może tutaj zakomentuję pozostałą część kodu, żeby już nie zaśmiecać nam outputu. I odpalimy. Teraz on zaczyna krzyczeć, że to nie jest iterator. Bo to nie jest iterator, ale możemy z niego zrobić iterator, podając mu jakiś tam warunek końcowy. Ten warunek końcowy to jest rzecz, którą będzie wywoływał, nasz iterator będzie wywoływał tą funkcję do momentu, za każdym razem, kiedy dostanie zachętę, czyli nexta albo jakiś tam sygnał od fora, od pętli, będzie wywoływał tą funkcję do momentu, aż nie otrzyma jakiejś tam odpowiedzi. Czyli tego sentinela, nasz strażnik, to jest sentinel. Tutaj w tym przypadku naszym strażnikiem jest po prostu pusta linia, ale możemy tak naprawdę sobie tutaj wpisać cokolwiek. I tylko i wyłącznie do tego momentu iterować. Op, to. Coś się stało się. Ok. Czyli... A. Wróć. Tak. On próbował iterować, aż nie znalazł tej linii, nie dostał z powrotem od funkcji linii this is line 5, ale że nie było backslash n na końcu, czyli nie było tego znaku zakończenia linii, to on iterował w nieskończoność. Dlatego z tym trzeba jednak trochę uważać. Co jest mimo faktu, że to wciąż może być bardzo przydatna sprawa. Tak. Czy są jeszcze jakieś tam, czy są, pojawiają się jakieś pytania, coś? Jak nie, to lecimy dalej. Dalej brniemy w nasze... Proszę? Mówię, że wszystko jasne. Dobrze, okej, okay, super. To dobrze. Na razie leciutko. Na razie jakieś tam proste rzeczy, które po prostu mogą się przydać i są fajne. Iter tools. Tak jak mówiłem, że iteratory to nie tylko iteratory. To nie tylko rzeczy, po których możemy sobie lecieć po jakichś tam danych. Iter tools zapewnia nam całą gamę narzędzi, z pomocą których możemy tworzyć własne generatory do danych na podstawie innych danych czy czegoś w tym stylu. Jest to bardzo wygodne i przydatne. Powiedzmy, że sobie będziemy, zaczniemy od tego, że chcemy sobie lecieć przez dni tygodnia w nieskończoność, ponieważ no tydzień zawsze jest taki sam. No i zamiast wywoływać tą samą funkcję i patrzeć, kiedy się kończy, tak, to może być tak, że potrzebujemy tego po prostu dużo więcej niż tylko jeden tydzień. No i możemy to sobie przekopiować 30 razy, możemy robić jakieś obskoki, robiąc while, true i łapać wyjątek zakończenia, wyjątki tego typu rzeczy, ale możemy też zrobić sobie pythonicznie, wykorzystając tego cycle. Cycle
to jest po prostu w najprostszym tego słowa znaczeniu, w najprostszym tego, w najprostszym możliwej formie cycles będzie nieskończoną tablicą. Pakuję mu sobie jakoś tam coś, po czym on może sobie iterować. I potem powiedzmy, że będziemy sobie potem iterować 10 razy. Wyprintujemy sobie next cycle. Teraz normalna tablica by się po prostu no, przestała printować, bo już nie miałaby co printować. Na szczęście cycle nie jest normalną tablicą. Cycle może lecieć w nieskończoność. On będzie po prostu sobie zapętlać. To podobnie jak w C możemy sobie rzucić wskaźnik ostatniego elementu listy na adres pierwszego elementu listy. Tak możemy to zrobić w Pythonie. No, to tak działa? No proszę. Jak fajnie, super, dzięki demoniczny ziemniak, bardzo na pewno z tego skorzystam. Nie wiedziałem. Nigdy... Okej, okay, no i proszę, wszyscy się czegoś uczymy. Tak. To też sobie zapamiętam, to też wy możecie sobie zapamiętać. Bardzo, bardzo edukacyjnie, wszyscy się dobrze bawimy. Super. Tak. Inną rzeczą, którą możemy sobie wykorzystać do tego, to jest na przykład liczenie. Możemy sobie robić na przykład, jeżeli potrzebujemy coś sobie policzyć w pętli, możemy sobie robić for... Dobrze, to może wywołamy to jeszcze raz, od razu sobie przekopiujemy. Jak już poznaliśmy nową funkcjonalność, to z niej skorzystamy. Jeżeli chcemy coś sobie policzyć, możemy to wywołać na przykład tak i jest równe i plus równa się 10, ale na wcześniej musimy sobie nazywać tak, może tutaj tak to zrobimy, o, pokażę jak to potem zrobić lepiej. Count plus równa się 10. No i potem musimy robić tak print count. I proszę, dostajemy sobie wartość tam od 0 do 100 z początkową wartością 0. No możemy też sobie ustawić wartość początkową 10, wiadomo jak to działa. Ale Python nie byłby Pythonem, gdyby nie było do tego funkcji. Do tego wykorzystujemy licznik, który po prostu ma liczyć, więc jest count. No i zamiast plus, tam możemy sobie dawać next. Dobra, przepraszam, klawiatura coś mi zaczyna. Już, proszę. Efekt jest dokładnie ten sam. Ale wykorzystujemy jedną linijkę mniej. I to się dodaje. Wbrew pozorom to nie jest takie bezużyteczne. Dodatkowo oczywiście mamy do tego inne możliwości wykorzystania tego. No i no, na pewno kiedyś się tam to przyda. Okej. Okay. Właściwie można też x range, tak. Można też range'em, do wszystkiego jest wszystko, ale potem nie możesz tego range'a wykorzystać i tego nie możesz sobie przechować gdzieś. W przypadku countera ten counter zostaje i ten counter będzie zachowywał tą wartość i będzie zachowywał no, ten cały czas nasz swój inkrementację. Będziemy mogli cały czas nim inkrementować. Nieważne w którym miejscu on się znajduje, nieważne czy jest w jakiejś pętli czy nie. Bardzo przydatna sprawa, jeżeli musimy coś po prostu policzyć. Dobra, to może sobie teraz przejdziemy do kolejnej funkcji, która będzie wyprintować nasze wartości do momentu, dopóki jak te wartości będą spełniać jakąś funkcję. Stwórzmy sobie najpierw jakąś tam
jakiś tam zestaw wartości. Wykorzystamy do tego nasz cudowny nowy, cudownego nowego przyjaciela. Vars jest równy list, vars append i cyk. Może zaczniemy sobie od minus 100. Może nie do minus 100, bo nie dojdziemy do dodatnich. Minus 30. Aha, dobra, coś kopnąłem w tak. Okej. Nawias. Dzięki ziemniak, cieszę się, że pilnujesz. Miło jest mieć widownię. Ok. Teraz mamy naszą jakąś tam tablicę. Wykomentujmy sobie to, żeby już nam nie waliło bez sensu. Mamy już jakąś tam tablicę wartości i te wartości będą się pojawiać od minus 30 tam do 60, co 10. No ale powiedzmy, że chcemy tylko i wyłącznie dodatnie wartości. W jaki sposób możemy to zrobić? Moglibyśmy sobie zrobić jakąś tam funkcję, która będzie filtrować te wartości, ale jesteśmy w Pythonie. I możemy to zrobić, czy to jest test func, jak to nazwałem. Możemy to zrobić tak. Okej. To nie tak powinno działać. Dobra, sprawdzałem to w domu, żeby nie było. Sprawdzałem to w domu i to powinno działać. No ale nie działa. Okej. Dobra. Okej. Nie wiem, czemu to nie działa. Musicie mi uwierzyć na słowo. Prawdopodobnie coś się kopnąłem i to pewnie da się dojrzeć w dokumentacji, ale nie będziemy się teraz na tym specjalnie rozpuszczać. Halo? Nawiasów? Nie, nawiasy działają dobrze, bo przechodzi dalej. Dobra, okej, dobra. To przechodzi dalej, więc nawiasy są okej. Także no, nie warto się nad tym specjalnie pieścić, ale no po prostu tego nie zademonstruję teraz, ale żebyście wiedzieli, że istnieją dwie takie funkcje, dropWhile i takeWhile, które są iteratorami, które będą przyjmują jakąś tam jakiś iterator i będą odrzucać wszystkie dane, które nie spełniają jakiegoś konkretnego testu, albo przyjmować wszystkie dane, które spełniają ten test. To wszystko jest w dokumentacji, to już może nie ten. Jest coś takiego i warto o tym wiedzieć. No, oczywiście warto, można też to zrobić troszeczkę większą ilością linijek, zwykłą iteracją po tablicy. Ok. To jest. Przejdziemy do czegoś, co. A propos właśnie prostych iteracji po tablicy i możliwości ich zamiany. Przygotowałem tutaj parę jakichś tam funkcyjek testowych i przygotowałem jakieś tam zestawy danych. To, co chcę wam pokazać, to jak można te zestawy modyfikować za pomocą wbudowanych funkcji Pythona. Czyli powiedzmy, że chcemy sobie wyfiltrować liczby, które nie są
Liczby, które nie są całkowicie. Wróć. Podzielne przez 2. W Pythonie da się to zrobić jednolinijkowcem. Wróć. Nie odds, tylko events. I teraz zrobimy sobie lista. Filtrujemy. Podajemy naszą funkcję filtrującą. Czyli w przypadku to będzie isEven, która przyjmuje jedną zmienną. I podamy mu jakiś tam zestaw danych, po których on ma sprawdzić. No i to sobie wyprintujemy. Okej, mój laptop bardzo mocno nie chce teraz współpracować z jakiegoś powodu. Ale jak widzicie, wszystkie dane, które tam były, zostały przefiltrowane za pomocą tej tutaj funkcji filtrującej. I to nie działa tylko i wyłącznie w przypadku danych liczbowych. Możecie sobie napisać taką funkcję filtrującą, jaką chcecie, i taki zestaw danych, jaki chcecie. I potem tylko i wyłącznie przepuścić to przez filtr i dostaniecie taki zestaw danych, jaki chcecie. Czyli tam możecie sobie odfiltrować jakieś złe znaki, ze stringa pozbyć się przekleństw, z jakiegoś tam tekstu wyciąć koledze średniki z jego kodu w C. Co tylko chcecie, funkcja filter będzie tam, żeby wam pomóc. No tak, możemy to zrobić także za pomocą tam na stringach, tak, czyli Upper, dobra. Już niech zostanie. Teraz funkcja filtrująca. W tym przypadku to będzie isUpper. I jakiś tam zestaw danych cars. No to jest zwykły string, tak, ale wiadomo, string to jest po prostu lista carów. I cyk. I dostajemy tylko i wyłącznie wielkie litery. Ale to oczywiście nie są jedyne rzeczy, które możemy sobie robić na naszych danych. To nie są jedyne funkcje. Czyli w tym przypadku filtrowaliśmy, czyli pozbywaliśmy się jakichś tam danych z jakiegoś tam zestawu danych. Możemy także wykorzystać inną funkcję, która będzie do każdego obiektu stosować jakąś tam funkcję, którą sobie zdefiniowaliśmy. No to powiedzmy, że sobie skorzystamy z funkcji, do tego funkcja się nazywa map. Czy tutaj, jak się nazywa ta square, dobra. Bardzo ważne jest to, żeby nasza funkcja, którą sobie zdefiniowaliśmy, przyjmowała dokładnie jeden argument i tym argumentem musi być ten typ danych, po którym iterujemy. Dlatego napisałem jakieś tam sobie funkcje, zamiast po prostu skorzystać z operatora potęgowania, tak? Square i dana nums. No my to wszystko tutaj skwadratujemy. Proszę. Pokazuje nam się kwadraty wszystkich liczb. Do każdej liczby została, tak jak podejrzewaliśmy, tak jak powiedziałem, na szczęście tym razem zadziało tak, jak powinno, została zastosowana jakaś tam funkcja, którą sobie zdefiniowaliśmy. Możemy to także, wiadomo, Python, tak, sortowanie danych, nie ma problemu, szczególnie jeżeli to są dane, które mamy już tam, korzystamy z gotowych typów, to już w ogóle nie ma problemu z sortowaniem ich, o ile to jest sensowne. Mówimy, że ma być posortowane, no i posortujemy sobie oceny, które studenci dostali z kolokwiów. Dane zostały posortowane. P
Proszę. Od 5% do 100% pojedynczy dzwonek jest. No i teraz, ale procenty nawet mało obchodzą, więc wykorzystamy trochę bardziej zaawansowaną funkcję map. Tak, tutaj jest funkcja, która ma oceniać. Będzie w zależności od tego, jaką liczbę dostanie, zwracać odpowiednią ocenę. Map, funkcja grade i grades. To jeszcze może wyprintujemy. Proszę. Dostajemy bardzo ładną listę ocen z wyników studentów. Zauważcie, że wszystkie dane, które zostały tutaj przesortowane, pojawiają się w dokładnie ten sam sposób tutaj. Po prostu funkcja map idzie element po elemencie i stosuje naszą tam funkcję. To także jest iterator, także jeżeli sobie... to jest iterator skończony. Także można też wykorzystywać wszystkie inne rzeczy, które wykorzystujemy przy iteratorach. OK. Jakieś pytania do modyfikatorów przy iteratorach? OK. Biorę to za nie. To lecimy z dalszym optymalizowaniem kodu. Przejdziemy do czegoś, z czego większa część z Was pewnie już ma jakieś tam doświadczenie, ponieważ jest to chyba najwygodniejsza funkcja, najwygodniejsza rzecz, jaka istnieje w Pythonie, czyli wyrażenia. Wyrażenia listowe. Czym jest wyrażenie listowe? Wyrażenie listowe to jest one-liner, który możemy zawrzeć, który pozwala nam wygenerować listę z jakichś tam danych. Można do tego wykorzystać funkcję map, tak, ale w przypadku prostszych rzeczy, no to ładniej i czytelniej wyglądać będzie po prostu wyrażenie listowe. Wyrażenie listowe pisze się tak. Zaczynamy nasz bracket, jakbyśmy pisali zwykłą listę, a potem mówimy, że na przykład tak x razy 1.6, czyli w tym przypadku będziemy zamieniać dystans w milach na dystans w kilometrach, czyli x razy 1.6, for x in, czyli zastosuj jakieś wyrażenie, jakąś funkcję, zrób coś dla każdego elementu w jakiejś liście czy jakimś zestawie danych. I distance in kilometers. Tak, tutaj literówka, nie miało się co odpalić. Proszę, dostajemy teraz bardzo ładny zestaw danych w formie tutaj odległości. Oczywiście możemy to rozwinąć, czyli na przykład sobie powiedzieć, że jeżeli dystans jest większy niż 50, dopiero wtedy mamy to printować, też bezproblemowo. To jest bardzo fajne narzędzie, które pozwala w bardzo czytelny sposób i bardzo krótki sposób przerobić dużą ilość danych. No wiadomo, czytelny kod to dobry kod, ponieważ łatwo się go potem odrobacza. Ale no wiadomo, że tutaj nasze wyrażenia listowe nie zatrzymają się na tym, ponieważ wyrażenia są nie tylko listowe, wyrażenia są też słownikowe. Możemy sobie zrobić tak.
Wróć. Musimy sobie zdefiniować tego słownik. I teraz piszemy sobie, że x jest wartością, jest równy y dla teraz tak, musimy wykorzystać kolejne wyrażenie, żeby iterować sobie po listach. Składamy sobie teraz nasze dwie listy w kolejny słownik. Zamykamy nawias. For kv in tak. To jest już ten moment, w którym zaczynam się zastanawiać, czy to na pewno jest dobry wróć. Inaczej. Trzeba iterować po całej liście. Dobra. To jest już ten moment, w którym powinniśmy się zastanowić, czy na pewno nasz jednolinijkowiec jest taki dobry. Ale niemniej... Dobra. Coś. Wróć. Dobra. Inaczej. To nie są dikty. Więcej niż 80 znaków, Więcej niż 80 znaków, tak. O, Boyda. Distance, zip. Tak. Faktycznie. W ten sposób. No. Znowu nie trzymanie się odpowiedniej. For. Tak. Przepraszam bardzo, trochę mi się popuntało, ale chciałem zademonstrować trochę bardziej zaawansowane techniki, ale zgubiły mi się notatki i te bardziej zaawansowane techniki spaliły na panewce, bo tak też by się dało, ale to, co zaproponował Boyda, jest o wiele ładniejsze i dodatkowo wykorzystuje to, co wcześniej wykorzystywaliśmy. Tak, czyli możemy sobie to wykorzystywać na wyrażenia są listowe, są słownikowe, są setowe i nie wiem, czy chcemy kolejne rzeczy przerabiać. No, czas nas goni trochę, także jest chyba czas lecieć dalej, ale jeżeli macie jakieś pytania, to cały czas możecie pisać w czacie. Dobrze, jak już byliśmy przy tym, przerobiliśmy już modyfikatory, przerobiliśmy też już wyrażenia listowe, to w modyfikatory często są bardziej poręczne od wyrażeń, ponieważ dają nam większe możliwości, tak? Czyli możemy sobie wykorzystywać tego sorta, filtra, mapowanie i tak dalej. Będzie działać częściej niż wyrażenie. No ale też nie zawsze chcemy sobie definiować nową funkcję za każdym razem, kiedy chcemy sobie raz przefiltrować dane. Co jest bardzo dobrym pomysłem. Do tego wtedy wykorzystujemy coś, co się nazywa lambdą. Lambda to jest jednolinijkowa funkcja. Jest ona obecna w wielu językach i nie tylko w Python niekoniecznie ją wymyślił, a co nie zmienia faktu, że w Pythonie również można z niej korzystać. Czyli normalnie, jakbyśmy chcieli to zrobić funkcją, to przypomnijmy sobie tak, print list map Fahrenheit to Celsius, funkcja i nasz zestaw danych. Hmm.
Znowu to samo. OK. Czyli teraz możemy sobie przemienić szybko sobie mapę, tak? Ale potrzebujemy tego funkcji. Jeżeli będziemy z tej funkcji korzystywać więcej niż raz, to pewnie definicja funkcji to jest dobra sprawa. I wykorzystywanie i niepotrzebne klepanie linijek to warto zawsze wyeliminować. Ale można to zrobić oczywiście one-linem, żeby nie musieć robić sobie, definiować dodatkowej funkcji. Możemy zrobić coś, wykorzystać tą lambdę. Lambda będzie po prostu pojedynczą funkcją, która zostanie wykorzystana raz, a potem wyrzucona do śmieci. Używamy sobie słowa kluczowego lambda. Dajemy sobie jakąś zmienną. I dajemy sobie jakąś funkcję, z której chcemy sobie skorzystać. Tak? Czyli w tym przypadku będzie t minus 32 razy 5 dziewiątych. No i po lambdzie podajemy sobie zestaw danych do mapa. Coś się rozjechało? Nie, tutaj po prostu jest za mało pustych linijek. Dobra. Ctemps ftemps. OK. Puszczamy. Hola, hola, wszystkie dane są takie same. Zdziwienie to nie powinno być, ponieważ lambda to jest po prostu funkcja, która działa raz. Z nią należy uważać jednak, ponieważ no, po pierwsze może się zdarzyć, że jednak tej funkcji będziemy potrzebować więcej niż raz. Po drugie, przesadnie długie lambdy są no, po prostu niewygodne, nieczytelne i słabo się to czyta. Dlatego z tego należy używać są zmorą stackover flow, tak. Tak, z lambdami jest zawsze problem. Istnieją, można z nich korzystać, ale należy z nimi uważać. Tak jak ze wszystkim, tak. Korzystać z umiarem, w razie czego to nie ja wam to pokazałem. Skoro jesteśmy przy lambdach i funkcjach, to może i właśnie czytelności kodu, przede wszystkim czytelności kodu, ponieważ czym byłby Python, gdyby nie dało się go ładnie czytać? Przejdziemy do kolejnego zagadnienia, czyli funkcje i klasy. Funkcje w Pythonie, no, tutaj już chyba trzeba będzie odpalić interpreter. 3.8.5, jeszcze nie zaktualizowałem do 3.9, polecam, bardzo fajne rzeczy tam dodali. Odpalimy sobie tą funkcję. I teraz tak. W przypadku, gdy tworzymy jakąś tam klasę, jakiś moduł, który zamierzamy potem udostępnić publicznie, warto to dobrze udokumentować i dobrze zabezpieczyć się przed tym, żeby użytkownicy nie wykorzystywali tego w głupi sposób. W jaki sposób to zrobić? Python? No, takim pierwszym naszym pomysłem może być to, żeby w końcu skorzystać z typowania. No wiadomo, Python typów sam w sobie nie ma. Przynajmniej nie miał. Do Pythona 3.5, kiedy to pozwolili nam nasi cudowni programiści zrobić coś takiego. From functions import repeat some string. Sprawdzimy sobie, jak to działa, tak? Jakiś string 1, 2, 3. Ile razy? 3 razy. No i powtarza. Ale przyjmie też wszystko inne i czasami się też przez to wysypie. W jaki sposób się tego pozbyć? No, typowanie. Mówimy sobie, że x ma być stringiem, a y ma być intem.
Zapisujemy. Wychodzimy. Odpalamy. Bang. Proszę bardzo. Nasza funkcja ma już wbudowane typowanie. Polecam korzystać. Może się zbyt szybko nie przyjąć, ale w końcu się przyjmie. I ufam, że tak będzie i będziemy mieli ładne funkcje, ładne biblioteki, które będą mówiły, w jakim typie mają być zmienne, które odbierają. Tak. To jest jedna z tych rzeczy, które ułatwiają potem użytkownikom korzystanie z naszego kodu. Co jeżeli mamy jakąś funkcję, która przyjmuje kilkanaście wartości, z czego to są niektóre wartości kluczowe, tak? No ale są takie wartości, które są bardziej kluczowe niż inne. Na przykład właśnie taki przełącznik critical stuff, który przeważnie, critical switch, który będzie sobie przeważnie false. Możemy to wtedy sobie zrobić tak. Jak to teraz działa? Mówimy sobie jakąś tam wartość, nieważne, no i mówimy, że true. I nasz kod na nas krzyczy. Pomimo faktu, że to jest wartość kluczowa, nie musimy stricte podawać, że to ma być tak critical switch true. A czasami to się przydałoby. Jak to zrobić? W ten sposób. Tak, możemy sobie zdefiniować, że wszystkie wartości kluczowe, argumenty kluczowe, które nastąpią po tym znaku, po znaku gwiazdki, przed tym to już tam nieważne, co to jest, tak? Ważne, że mają być najpierw argumenty, potem argumenty kluczowe. Możemy sobie pisać, co nam chcemy. Tak, które mają jakąś tam wartość domyślną. Potem można napisać gwiazdkę. I jeżeli teraz będziemy próbujemy zrobić coś takiego, czyli from import nasza funkcja mówi, że przyjmuje tylko i wyłącznie dwa argumenty. Żeby przełączyć ten nasz krytyczny przełącznik, który nie powinien być przełączany, chyba że ktoś wie, co robi, to trzeba go zawołać z poziomu interpretera. Dopiero wtedy funkcja, dopóki go nie zawołamy z imienia, on będzie udawał, że go nie ma. W krytycznych funkcjach to bardzo fajna sprawa i wiadomo, że no trzeba. Czasami trzeba i warto wiedzieć, że tak się da. Chociaż nawet może nie wiedzieliście, że tak się da. Teraz już wiecie i ja już z tego parę razy skorzystałem, odkąd się dowiedziałem. Bardzo, bardzo fajna sprawa. To jest kolejną sprawą, którą tam już jesteśmy przy naszych dokumentach, tak? Czyli tutaj przy argumentach, to nie wiem, może wiecie, może nie, ale w Pythonie można przywoływać sobie tyle argumentów, ile chcemy do naszej funkcji i nie musimy się ograniczać tylko do tych, które sobie zdefiniujemy. Czyli słowa kluczowe args i quarks. Co one oznaczają? Args
To są argumenty, czyli jakieś tam sobie zmienne, które przekazuje nasz użytkownik, a to są argumenty kluczowe, czyli właśnie tego typu argumenty. To może być fajne, jeżeli na przykład mamy jakąś tam funkcję, która ma być bardzo giętka, ma mieć bardzo dużo różnych zastosowań. Przykładowo jest to wykorzystywane w printie. Print przyjmuje tyle argumentów, ile się da, czyli tam możemy sobie napisać print 1, 2, 3, 4, 5 i on wszystko to przyjmie jako argument. No i w ten sposób, dzięki temu słowu kluczowemu możemy sobie zrobić z tym, co chcemy i możemy to sobie zrobić własne, tak, czyli for arg in args print arg. I teraz może tutaj sobie zawołamy to stąd, żeby już nie odpalać po raz kolejny interpretera. Expendable func, no i powiedzmy, że 1, 2, 3, 4 a la makota. Pyk. 1, 2, 3, 4 a la makota. Działa. Fajnie. I możemy z tym robić, co chcemy. Trochę bardziej zaawansowaną sprawą może być quarks, czyli keyword arguments. Słowa kluczowe w tym przypadku będą nam przekazywane za pomocą słownika. Czyli powiedzmy, że w ten sposób to zrobimy, uruchamiamy, no i działa bardzo ładnie. Powiedziałem, że są przekazywane jako słownik, ale nie zostały one wyświetlone jako słownik. Czemu? No, ponieważ jeżeli iterujemy sobie po słowniku, to będzie nam wyświetlać tylko jego klucz. Czyli tutaj key value cyk. Proszę. Już działa bardzo ładnie i przejrzyście. Tak jak Python przykazał. Tak. Oczywiście funkcje to są znowu tylko jakieś tam podstawowe rzeczy z bardziej zaawansowanych, dlatego tutaj się nazywa trochę bardziej zaawansowany Python, ponieważ to nie jest jedyne, co można z tym robić, ale tylko chciałem pokazać, że istnieje i warto korzystać. Może jest bardzo, oczywiście bardzo wygodne i bardzo rozszerzalne. Sprawdzę tylko. Dobra. To może od razu, jak już jesteśmy przy funkcjach. Pewnie sporo z was kojarzy docstringi. Dla tych, co nie kojarzą, to powiem tylko, że w przypadku funkcji, jak już jesteśmy przy tym, że pokazujemy funkcję, to pokażę może, jak sobie napisać jakąś szybką notatkę, szybką szybki opis funkcji. Zaraz pod funkcją napisałem sobie jakiś tam komentarz. W Pythonie komentarze oznaczone trzema cudzysłowiami to będą komentarze multiline. Możemy sobie tam pisać, ile chcemy. I teraz, jeżeli już sobie zrobiliśmy coś takiego, to jak pewnie zauważyliście, jeżeli najedziemy tutaj w naszym IDE, to pokaże nam się ten tekst pomocy. Ten tekst możemy także dostać w samym interpreterze. Jak? Otóż wchodzimy sobie do interpretera. Już zaimportuję. Chyba nie jesteśmy w tym terminalu. Nie, dobra, tutaj to będzie. Dobra. Możemy się tego dostać za pomocą helpa. Help na dobrą sprawę w Pythonie
może zastąpić w dużej części dokumentację, ponieważ bardzo większość tak naprawdę paczek, które trafiają na pipa, czy paczek wbudowanych w Pythona, będzie posiadało helpa, który jest niczym innym, jak właśnie docstringiem pod funkcją w kodzie. Czyli pisząc sobie kod, możemy pisać dokumentację do niego, nie korzystając z żadnych innych narzędzi. Potem są narzędzia, które mogą wyciągać te funkcje, te tutaj nasze docstringi i je w jakiś sposób modyfikować. Tak jak tutaj na przykład jest Visual Studio Code z jakimś tam rozszerzeniem, już nie pamiętam dokładnie którym, zagląda zawsze do funkcji i patrzy w docstringi i potem może podpowiedzieć, co tam ma się znaleźć. Możemy tam tekst formatować w jakiś sposób. Tutaj to nie będziemy zanudzać, możecie sobie sami zobaczyć, w jaki sposób można formatować te docstringi. Niektóre frameworki dodają do docstringów słowa kluczowe, które potem przeautomatycznie generują w jednej dokumentacji, by na przykład odnośnikami. W Django możemy zrobić coś takiego jak models dwukropek app some model i w tym przypadku w wersji HTML-owej dokumentacji, którą możemy sobie wygenerować przy Django, tutaj będzie odnośnik do danego modelu czy jakiegokolwiek innego obiektu, który sobie tam zdokstringowaliśmy. Polecam, bardzo fajna sprawa. Dobrze, to jak już jesteśmy przy funkcjach, to przejdźmy do klas. Wiecie, że w Pythonie klasy i tego typu inne rzeczy można sobie wszystko przeciążać, tak jak w C++ można sobie przeciążyć, co tylko chcemy. I sobie w tym momencie na przykład zaimportujemy tą klasę. No i ona ma jakąś tam swoją some property. W tym teraz, jeżeli sobie wyprintujemy tą, zrobimy sobie jakąś tam instancję tej klasy. Tak, i przeciążyłem. Jeżeli sobie to wyprintujemy, to dostajemy po prostu standardowy obiekt w jakiejś tam adresie. Ale nie musi tak być. Nie musimy sobie wyciągać wszystkich naszych tam zmiennych stamtąd, tylko po to, żeby sobie je wyprintować za każdym razem. Wywołamy sobie znowu tutaj jakąś tam maina. Tym razem już nie chce mi się go... OK. W jaki sposób to zrobić? Musimy sobie w tym przypadku przeciążyć metodę, która jest wywoływana podczas zamiany obiektu na stringa. Czyli def string self i return self shared. Może to zrobimy inaczej. 0, 1, 2, dot format i podajemy self shared property self other property self named property. OK, i jeżeli to teraz sobie wyprintujemy, invalid syntax, no module named functions, nie, zaraz, jestem złym tym,
Proszę bardzo. Wyprintuje nam to, co tutaj jest podane w STR-ze. Oczywiście, żeby jak już na porządnie, to na porządnie i podążamy za tym, co PIP przykazał. Więc musimy sobie zwinąć to jakoś do mniejszej ilości linijek, żeby to skrócić. Proszę bardzo. Teraz sobie przeciążyliśmy funkcję string, która może być fajna, na przykład możemy sobie wyprintować niektóre z tych naszych własności, jeżeli potrzebujemy. Ale teraz o tym pewnie wiedzieliście. Nie zdziwiłbym się i powinniście o tym wiedzieć. Ale to powinno być dla ludzi. Co jeżeli potrzebujemy to do debugowania i potrzebujemy wyprintować więcej niż tylko to, co jest tam w tym marnym STR-ze? Wtedy przeciążamy sobie funkcję metodę repr. Metoda repr jest wywoływana przez funkcję repr. Może zanim to przeciążymy, pokażę, jak to wygląda. Funkcja repr jest dedykowanym printem do debugowania. Czyli powinna ona być wywoływana tylko i wyłącznie w trakcie wydebugowania i powinna zawierać wszystkie dane, które pomogłyby nam się w trakcie tego debugowania przydać. Tutaj widać, że nasza funkcja nie jest, nic nie wykazuje, bo nie mamy tutaj przeciążonego teraz tego, ale jeżeli sobie zdobimy tutaj repr, przekopiujemy to. Ale dodamy do tego jeszcze, tak jak wcześniej było, więcej danych, które dla użytkownika przeważnie nie powinny użytkownika obchodzić. Self-named. Jeżeli teraz to wywołamy. Aha. Okej. Okay. Tak, niestatyczne. Cyk. Aha, no tak, przepraszam bardzo. Repr jest printem do bugowania, więc nie printuje, tylko zwraca stringa. Proszę. W taki sposób wygląda nasz przeciążony repr. Muszę jeszcze tak. Rzucimy okiem, jak wygląda nieprzeciążony repr dla tej klasy. Jak widzicie, nieprzeciążony repr dla tej klasy domyślnie wygląda tak samo jak nieprzeciążony string dla tej klasy. Tak, możecie z tego korzystać w trakcie właśnie debugowania, to bardzo łatwe sprawy, jeżeli szczególnie macie jakąś tam aplikację, na przykład sieciową, która korzysta już ze stringa, żeby przekazywać dane dalej, no to możecie korzystać z repra, żeby przekazywać dane do debugowania. OK. Czas nam się trochę kończy, także chyba sobie pominiemy już logowanie i enumeratory. W razie jakby ktoś był tym zainteresowany, no to mogę tylko przekierować na dokumentację Pythona, w której to wszystko jest pięknie wyjaśnione. Too many blank lines. Oczywiście. Pep8, dziękuję ci. Co jeszcze bym bez ciebie zrobił? Jakbym żył? Wszędzie jajczy. Dobra. Tak. Trochę dalej o klasach i trochę bardziej zaawansowanych wykorzystaniach tych klas. Wszyscy wiemy, że mamy tutaj nasze jakieś tam własności, tak, metody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co jeżeli mamy jakieś tam metody, mamy jakieś tam własności, ale niekoniecznie na przykład mamy jakąś własność, która powinna być złożeniem tych pozostałych, ale nie chcemy jej cały czas przechowywać, bo w sumie nie powinniśmy jej cały czas przechowywać, bo możemy ją sobie w każdym momencie wyliczyć. W ten sposób zaoszczędzimy na RAMie. W tym przypadku możemy wykorzystywać chwilkę, znajdę sobie tutaj jeszcze
Zaraz. Przepraszam serdecznie, ale mam tutaj trochę syf w... O jest, proszę bardzo. Tak. Możemy sobie wczytywać dane, pokazywać dane tak, jak to byłyby normalne nasze atrybuty, tylko że no to nie są normalne atrybuty, tak? Czyli w tym przypadku, jakbyśmy na przykład chcieli sobie zrzutować na stringa, albo zsumować to, albo znormalizować cokolwiek innego, czy zrobić z tego heksa, to musielibyśmy sobie tak wziąć każdy element po kolei plus wróć. Dobra, tak. Plus każdy element po kolei i lecieć w ten sposób. I RGB, no kolory, tak, kodowanie kolorów w sposób czerwony, zielony, niebieski jest bardzo często wykorzystywane, no ale rzadko kiedy no w ten sposób, tak, czyli rzadko kiedy potrzebujemy tylko jednego, albo tylko drugiego, albo tylko trzeciego. W jaki sposób możemy zrobić, żeby on zwracał nam na przykład cały tupla, który zawiera te wszystkie tam trzy wartości? No, moglibyśmy w inicie zrobić sobie tam osobną wartość, która by zawierała te wartości. No ale potem, jeżeli to będziemy zmieniać, tam to też trzeba było zmieniać, coś tam jeszcze przeciążać, tego typu rzeczy, ból głowy. Zamiast tego możemy sobie przeciążyć metodę getAttribute. Przeciążamy ją w ten sposób. Ona ma dostęp do siebie i ona ma dostęp do atrybutu, który próbujemy dostać, czyli ona będzie wywoływana, kiedy będziemy sobie pisać rgb.coś tam. W tym przypadku no to powiedzmy, że to będzie, że atrybut będzie wtedy RGB kolor. Nie ma aż tak prosto, żeby można to było sobie po prostu jakoś tam... chociaż pewnie jest. Prawdopodobnie da się to zrobić jakimś dekoratorem czy czymś innym. Ale w najprostszej tego postaci. Atrybut będzie przekazywany nam jako string. Możemy wtedy sobie obsłużyć, że jeżeli atrybut to RGB kolor, zwracamy self red, self blue, self green. No i dobra. No i sobie weźmiemy RGB color. I to wyprintujemy. Bardzo ładnie wtedy działa. Z czym się z tym trzeba trochę uważać? Ponieważ getAttribute jest to jest przeciążenie funkcji. Podczas pobierania atrybutu, to co się dzieje wewnątrz Pythona, to jest, że on najpierw szukuje tą tablicę, tak, te swoje tam dane, a potem wywołuje metodę getAttribute. Jeżeli ta metoda getAttribute została przeciążona, będziemy mogli mieć takie smaczki jak powiedzmy, że sobie weźmiemy jakoś tam, próbujemy, ściągniemy sobie jakiś atrybut ASDF. Jak brak żadnych błędów podczas próbowania ściągania atrybutów, które nie istnieją w tej metodzie. Jak to zrobić? Jak się tego pozbyć? Jak sobie radzić? O tak. Bardzo prosto. Po prostu wywalić błąd w momencie, kiedy wiemy już, że na 100% nie ma żadnych innych atrybutów tego typu. Jeżeli sobie przeciążamy ten getAttribute, ważne jest, żeby zrobić ten attribute error. Analogicznie możemy postępować z metodą setAttribute. Wtedy bierzemy trzy zmienne i możemy sobie wtedy z nimi robić, co tam tylko sobie nam żywnie podoba. Co nam się żywnie podoba.
Poza tym, oczywiście, w naszej klasie możemy także przyciążać dużo innych fajnych rzeczy. Aha, jeszcze jedna rzecz, którą trzeba robić podczas kiedy robimy ten nasze atrybuty. Jeżeli przyciążyliśmy ten atrybut, to on nie będzie znany dla naszego języka od razu, ponieważ język nie będzie, interpreter nie będzie wchodził tam w RGB color i to może skutkować takimi błędami tutaj naszego IDE. Żeby się tego pozbyć, musimy przyciążyć nie tyle co funkcję, co metodę, która jest wywoływana przez funkcję dir. Funkcja dir to funkcja, która pokazuje atrybuty danej klasy. Czyli jeżeli sobie weźmiemy dir list, możemy sobie zobaczyć wszystkie atrybuty, które ta lista posiada, tak? Czyli podobnie jak help pokazywała nam, co to robi, dir pokazuje nam, z czym mamy do czynienia. No i w takim razie to sobie przyciążymy. Dir self i return i sobie zwracamy tylko i wyłącznie to, co dodaliśmy, czyli nie dodajemy tego, co jest w inicie, nie dodajemy tego, co jest w ogóle w klasie, dodajemy tylko i wyłącznie to, co jest, co wrzuciliśmy do get attribute. Jeżeli to teraz zapiszemy i wyjdziemy, to zobaczymy, że wróć. Nie, dobrze. Nie, źle. Zły folder. To zobaczymy, że na dobrą sprawę wtedy ten dir będzie działać poprawnie, bo będzie wyświetlać najpierw atrybuty z inita, najpierw atrybuty z klasy, potem z inita, a potem to, cokolwiek mu żywnie mu prosimy. I w ten sposób możemy pisać lepiej dokumentujący się kod, który będzie bardziej czytelny i będzie łatwiejszy w użytkowaniu dla innych. No, może już zaczniemy kończyć w takim razie po prostu.